Twoich słów. Ukochany, tchnij w nas swego ducha. Duchu Święty, przytul się do mnie. Jeden z dominikańskich mistyków powiedział, że Boża miłość jest jak wino i użył przykładu karczmarza, sprytnego karczmarza, który wychodzi przed swój lokal, zaczepia przychodnia, proponuje mu za darmo kielich wybornego wina. Przychodzień zdraga się, jak każdy z nas, bojąc się, że kryje się za tą promocją jakiś haczyk, ale kosztuje, jest zachwycony. Mówi, daj mi jeszcze jeden kielich. Hola, hola, dobry człowieku, mówi karczmarz, teraz musisz zapłacić. I ten przechodzień wydaje wszystkie swoje pieniądze, aby móc upajać się tym najwyborniejszym winem. Nasz mistyk konkluduje, tak właśnie jest z miłością Boga. Z sensem, pięknem i siłą tej miłości, która nas zbawia, która nas wyprowadza poza siebie, która nas wprowadza w zjednoczenie z samym Bogiem, w rozkoszowanie się Jego tajemnicą, że człowiek upojony tym, co jest mu dane, potrafi wszystko oddać, wszystko sprzedać, aby tylko całkowicie zanurzyć się w ten bezmiar, aby smakować tajemnicę Boga w Jego słowie, w Jego poezji, w Jego pięknie, w Jego mocy.